Sie, Państwo, Hercegowina, raczej jest to federacja właśnie, sie. Tak pan wspomniał, Republika Serbska, ale jest też takie miasteczko nie będące, nie należące do żadnej z tych jednostek państwowych, jest to Brczko, zarządzane bezpośrednio przez wysokiego przedstawiciela społeczności międzynarodowej, bo jest taki, proszę państwa, przedstawiciel, który na mocy układów Dayton jest niejako powiernikiem, czy też powiedzmy brzydko nadzorcą układu z Dayton, nadzorcą Bośni i Hercegowiny i ma prawo usuwania wszystkich polityków we wszystkich praktycznie urzędach Bośni i Hercegowiny. Pan wspomniał o tych podpaństwowych bytach. Z każdego z tych podpaństwowych bytów, czyli z całej Bośni, z Hercegowiny, także z Republiki Serbskiej, wywodzi się polityk, który jest elementem urzędu prezydenckiego, bo ja nie wiem, czy można powiedzieć, że Bośnia i Hercegowina włącznie z Republiką Serbską ma trzech prezydentów. No nie. To jest jeden prezydent w trzech osobach, o tak bym powiedział. No dokładnie tak. Powiedzmy sobie, jest to trójosobowe kolegium prezydenckie, gdzie mamy Serba, mamy Bośniaka i oczywiście Chorwata. I także dzisiaj są przeprowadzone, czy były przeprowadzone wybory do tego kolegium. Panie doktorze, jakiś czas temu, nie tak dawno, kilka miesięcy temu, biskupi katolicy z Bośni i Hercegowiny, to był jeden z biskupów, drugi był ze Słowenii, trzeci z Chorwacji, napisali coś takiego. Otóż układ z Dayton co prawda zakończył krwawe starcia i przelew krwi, ale, i tu cytat, nie przyniósł sprawiedliwości i równości wszystkich obywateli Bośni i Hercegowiny. Co więcej, zrodził stały konflikt polityczny między podmiotami narodowymi i politycznymi w tym kraju, czyniąc ten kraj coraz bardziej niestabilnym i bez perspektyw. To bardzo krytyczna ocena tego, co powstało po Dayton. Tak, ale jest to, powiedzmy sobie, i sprawiedliwa ocena, i niesprawiedliwa. Sprawiedliwa dlatego, że faktycznie są poważne wątpliwości co do funkcjonowania Bośni i Hercegowiny. Sam wysoki przedstawiciel do spraw Bośni i Hercegowiny, który wcześniej był także wysłannikiem specjalnym Unii Europejskiej, pan Lipsko, twierdzi, że w Bośni i Hercegowinie nie istnieje w ogóle praworządność, tak? I prawa mniejszości, konkretnie wspomnimy o społeczności Roma na przykład, ale także, co ciekawe, społeczności żydowskiej też są łamane. Ponadto mamy do czynienia ze skrajną korupcją na wszystkich stopniach władzy państwowej, tak? I także jest tutaj kwestia terroryzmu, o którym później wspomnimy. Ale chciałem jeszcze powiedzieć to, że ta opinia wyrażona, zacytowana przez pana redaktora, jest podzielana oczywiście przez Serbów, przynajmniej przez ich część, a także przez prezydenta tej Republiki Serbskiej, pana Milorada Dodika, który nawołuje wręcz do wyjścia, do secesji z Bośni i Hercegowiny, utworzenia odrębnego bytu państwowego, ale rzecz jest zupełnie ciekawa i mało znana. Te aspiracje są popierane przez byłego doradcę prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Steve'a Barona. No tak, ale obecny nowy ambasador amerykański w Bośni i Hercegowinie powiada, że integralność tego kraju będzie priorytetem dla polityki Stanów Zjednoczonych, dla polityki Waszyngtonu wobec tego regionu. Stany Zjednoczone, zdaniem tego nowego ambasadora Nicholsona, nie godzą się na to, by doszło do secesji Republiki Serbskiej, autonomii jakiejś daleko posuniętej tej Republiki Serbskiej jako bytu prawie państwowego, czy też włączenia Republiki Serbskiej w granice Serbii, tej Serbii, której stolicą jest Belgrad. Ale oczywiście to, co ja powiedziałem o Steve Bannonie, to oczywiście jest jego prywatna opinia, czy też środowiska wokół niego skupionego, ale broń Boże, nie administracji Donalda Trumpa w osobie Mike'a Pompeo, który oczywiście popiera bardzo mocno integralność terytorialną Bośni i Hercegowiny i, co ciekawe, także nie zostali zdjęci z czarnej listy Stanów Zjednoczonych Departamentu Stanu czołowi politycy Republiki Serbskiej z panem Dodikiem na czele. No właśnie, pan tutaj po raz drugi już wywołał nazwisko Dodika, czyli Milorada Dodika, szefa Republiki Serbskiej. Jaka jest rola przywódcy Serbów bośniackich w tej chwili właśnie w Republice Serbskiej? Niedawno spotykał się z Władimirowiczem Putinem w Soczi. Tam deklarował, że gdyby on został
istotnym politykiem w tym regionie, ważnym politykiem, to z całą pewnością nie dopuści do tego, by Bośnia i Hercegowina weszła w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czy sądzi pan, że właśnie Milorad Dodik stawia na Putina i w tej grze opowiada się wyraźnie za Rosją? Podczas spotkania, które pan wspomniał w Soczi, przy okazji Grand Prix, teraz widzę, że Dodik z innej strony, i tak uważaj teraz i dmuchaj. To jest garancja. Że wybory parlamentarne, wybory powszechne w Bośni i Hercegowinie odbywają się, uwaga, w dniu urodzin Władimira Putina. No to prawda, oczywiście. A zatem prezentem dla Władimira Władimirowicza będzie zwycięstwo Sojuszu Niezależnych Socjaldemokratów, czyli partii pana Milorada Dodika w tychże wyborach. Co prawda Putin powiedział, że dla niego prezentem będzie, jeżeli w ogóle będzie jakikolwiek porządek podczas tych wyborów. Tak, ale wydaje się, że ten porządek jakoś jest zachowywany, bo do tej pory nie było doniesień o jakichś... Dwa, to prawda. Tak. Jakiś pijany tłum. No tak, ale to zwykle się takie rzeczy dzieją. Natomiast do 15-16 frekwencja wyborcza nie przekroczyła 31,5%, także to widać wyraźnie, że tak dobrze z tą frekwencją nie jest. Tak, ale chciałem powiedzieć tutaj jeszcze o kwestii wyborów, a raczej kampanii wyborczej. No, były pewne bardzo nieprzyjemne rzeczy. To znaczy, proszę Państwa, w piątek, dokładnie w piątek, odbyła się wielotysięczna demonstracja w Banja Luce, czyli stolicy Republiki Serbskiej, gdzie demonstranci domagali się sprawiedliwości, pragnęli się dowiedzieć, kto właściwie dokonuje mordów, jak to się mówi, mordów politycznych. Zginął dziennikarz, zginął aktywista, także tam bywa niespokojnie. Ale demonstrowali Serbowie? Panie Luce? Właśnie chyba nie. To zdaje się była demonstracja ludności mniejszości bośniackiej w Panie Luce. Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Myślę, że byli Serbowie, tak. Panie doktorze, światowi gracze startujący, starający się o wpływ w Bośni i Hercegowinie. My zwykle mówiąc o krajach bałkańskich, mówimy o takich trzech podstawowych graczach. Rosja, Unia Europejska, Stany Zjednoczone. No, większość tych krajów aspiruje do Unii Europejskiej, do członkostwa w Unii Europejskiej. Natomiast jak pan sądzi, czy tylko te trzy grupy państw, myślę tutaj o Unii Europejskiej, ale także właśnie o Stanach Zjednoczonych jako graczu i o Rosji, czy tylko te trzy podmioty próbują stworzyć z Bałkanu swoją strefę wpływów? Jest to wiele podmiotów. Najpierw powiedzmy sobie, że Bośnia i Hercegowina jest swego rodzaju protektoratem. Tak, protektoratem powiedzmy, no może Zachodu, ale graczy jest wielu. Są to Stany Zjednoczone, jest to Unia Europejska, Niemcy, ale też Rosja, o której wspomnieliśmy, i Turcja. Turcja no z przyczyn zupełnie historycznych, tak? Ale też są państwa arabskie, inwestycje arabskie, a nawet chińskie. A w takim razie rola islamu, bo ja będąc w Sarajewie, obserwując przez jakiś czas Bośnię i Hercegowinę, miałem wrażenie, że w tej części bośniackiej islam rzeczywiście zaczyna odżywać, zaczyna być elementem, ważnym elementem życia społecznego, a także politycznego. Kiedyś za czasów jeszcze Jugosławii i Tito mieliśmy do czynienia z tak zwanym islamem słowiańskim. Niestety wojny na Bałkanach poniekąd doprowadziły do zgonu tego islamu słowiańskiego i wsparcie w tej wojnie okazywane zarówno ze strony państw muzułmańskich, sunnickich, jak i, uwaga, szyickich, także Iranu. Iran bardzo pomógł, jeśli chodzi o dostawy broni do Bośni. Wpłynęły, ta sama trauma, tak, wpłynęła na wzmocnienie tej tożsamości muzułmańsko-bośniackiej. Mówił dr Bruno Surdel, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To wszystko w audycji Świat w Powiększeniu. Krzysztof Renik. Do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Podobno nie można przejść przez życie bez pracy. Nie wszyscy jednak chcą być zależni i gdy zdobędą się na odwagę, zakładają własny biznes. Interesy jednych i drugich bywają sprzeczne. Warto je godzić i to już wtedy, gdy tworzy się przepisy rządzące naszymi codziennymi finansami, zdrowiem, nauką, sytuacją rodzinną. Dzieje się to w Radzie Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy i pracodawcy dyskutują z rządem, jak poprawić naszą codzienność. I to właśnie z nimi na antenie Polskiego Radia 24 rozmawiam w audycji Kapitał i Praca. W każdą sobotę godzina 15:35. Anna Grabowska. Zapraszam. Autopromocja. To Polskie Radio 24. Zbliża się pierwsza.
Robert Kawka. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział, że PO dostało od wyborców lekcję, którą odrabia. Podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Grzegorz Schetyna mówił, że PO miało swoje osiągnięcia, ale nie wszystko jest powodem do chluby. Kandydat koalicji na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał m.in. 18 nowych szkół, 25 przedszkoli, 100 zł na każdego ucznia na zajęcia pozalekcyjne, ale też rozszerzenie programu in vitro. Obiecał także rozwój komunikacji. Zaczniemy budować trzecią linię metra, a w kolejnej kadencji będzie czwarta i krótka piąta linia metra. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił wiele na temat polityki krajowej, a samorządowców przestrzegał przed ludźmi PiSu. Tuż koło domu każdego z was. Za chwilę będziecie oglądali Misiewiczów nie w telewizji, tylko przez okno, tuż obok siebie. Koalicjanci PO, jak Barbara Nowacka, przypomnieli o wartościach światopoglądowych. Broniliśmy sądów, broniliśmy praw kobiet, obronimy samorządy, Warszawę i Polskę przed chorobą autorytaryzmu. Były premier Jerzy Buzek apelował do wyborców, aby nie zmieniać marszałków województw. Jak mówił, to oni są gwarantem wykorzystania unijnych funduszy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosja dostarczyła do Syrii kolejny kompleks rakietowy S-300. Ma on wzmocnić obronę przeciwlotniczą w tym kraju. Włodzimierz Pac. Nagranie z rozładunku samolotu transportowego An-124, który przywiózł system rakietowy S-300, publikują rosyjskie media. Rządowa agencja prasowa RIA Nowości informuje, że Moskwa postanowiła dostarczyć do Syrii kompleksy S-300 po tym, gdy 17 września został zestrzelony rosyjski samolot zwiadowczy IL-20, na pokładzie którego było 15 wojskowych. Ministerstwo Obrony odpowiedzialnością za śmierć swoich żołnierzy obarczyło Izrael, twierdząc, że izraelskie myśliwce atakując cele w Syrii ukryły się za rosyjską maszyną i ściągnęły na nią ogień syryjskiej obrony. W odpowiedzi delegacja Izraela przekazała Moskwie raport mający dowieść, iż siły zbrojne tego kraju nie mają związku z incydentem. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Do centrum Paryża w niedzielę nie mogły wjeżdżać samochody. Taki zakaz będzie od tej pory obowiązywał w każdą pierwszą niedzielę miesiąca między 10 rano a 18. O szczegółach ze stolicy Francji Marek Brzeziński. To kolejny krok podejmowany przez mer Paryża Anne Hidalgo, która najchętniej zatrzymałaby ruch samochodowy już na rogatkach miasta, ale obecnie jest to niewykonalne. Niemniej władze Paryża stosują cały wachlarz środków zmniejszających ruch, aby poprawić stan powietrza nad stolicą. Ograniczenia wprowadzone przez socjalistyczną mer miasta, jak wcześniejsze zamknięcie dla ruchu zamienionej na deptak szybkiej trasy wzdłuż Sekwany, są źródłem stałego napięcia w stosunkach między Anne Hidalgo a prawicową większością we władzach regionu paryskiego. Niedzielny zakaz obejmuje 4 położone w centrum dzielnice, od 1 do 4 włącznie, ale nie dotyczy służb miejskich, policji, pogotowia, ekip naprawczych, autobusów, taksówek, wiernych udających się do stołecznych kościołów na nabożeństwa, samochodów dostawczych oraz mieszkańców centrum Paryża, którzy jednak muszą zdjąć nogę z gazu. Obowiązuje bowiem ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Warszawiacy uczcili świętego Jana Pawła II. Mieszkańcy stolicy zebrali się wieczorem w świątyni Opatrzności Bożej, by wysłuchać koncertu dedykowanego papieżowi z Polski. Artyści z Polski i z Włoch wykonali przed warszawską publicznością małą mszę uroczystą Rossiniego. Pomysłodawczynią koncertu była polska śpiewaczka Izabela Kobeć. Izabela Kobeć, co są tam? Jan Paweł II sam był artystą. Doskonale rozumiał się do tego, by Polska stała się pomysł, że właśnie mała msza uroczysta, która była ostatnim utworem Georgia Rossiniego, był to jakby jego testament duchowy. Teraz szukamy gdzie indziej miejsc, gdzie można coś usłyszeć niecodziennej, bo akurat ta msza Rossiniego nie jest najczęściej grana. To bardzo ciekawe. Noce zachmurzenie umiarkowane, jedynie na południu duże i tam oraz na wybrzeżu możliwe przelotne opady. Na północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 2 stopni na północy do 11 na południu. Na Suwalszczyźnie możliwe przymrotowe przymrozki do minus 1. Wiatr słaby. Dzień będzie za to pogodny, jedynie na Podkarpaciu możliwa słaba mrzawka. Termometry pokażą od 12 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 17 na południu. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany.
Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej wracamy do audycji Katarzyny Łuńskiej. Powtórka programu. Rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia i przypominamy, że w tym programie również Państwa głos ma znaczenie. Co zrobić, żeby w nim wystąpić? No, sprawa jest banalnie prosta. Proszę zadzwonić pod warszawski numer naszego telefonu 22 645 2400. On jest przez całą dobę, przez cały tydzień. Ja wystarczy tam nagrać swoje pytanie, opinie, komentarze, te najciekawsze, najbardziej aktualne. My będziemy wykorzystywać w programie. Zachęcam Państwa gorąco do tego, żeby Państwo byli współtwórcami naszej audycji. A teraz goście. Dzisiaj może od Pani zacznę. Pani poseł Joanna Augustynowska, Platforma Obywatelska, Pani poseł Elżbieta Zielińska, Kukiz 15, Pani Anna Maria Żukowska, Rzecznik Prasowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam bardzo serdecznie. I teraz Pan profesor Karol Karski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Pan poseł Paweł Kobyliński, Nowoczesna. I Pan poseł Zbigniew Gryglas, Porozumienie. Witam. Witam Państwa. Szanowni Państwo, no taśmy się pojawiły znowu w grze. My o taśmach zaczniemy rozmawiać. Nawet próbowaliśmy część, fragmenty nagrań tych, które podobno kelnerzy zrobili, Państwu jakoś przedstawić. No, ale niestety ich jakość jest taka, że ja będę musiała tylko po prostu zacytować pewne fragmenty, bo one się do radia zwyczajnie nie nadają, ale zaczniemy od wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na temat taśm właśnie i za chwilę fragmenty taśm i dyskusja. Bardzo proszę. W Polsce jest dzisiaj lepiej niż było, że jest dobra zmiana. Dobra zmiana bez tej operacji, bez kiedyś ministra finansów, a dzisiaj premiera Morawieckiego byłaby niemożliwa. No ale jeżeli uzyskuje się tyle pieniędzy, tak bardzo wzbogaca się budżet, to się komuś te pieniądze zabiera. No i ci, którzy są poszkodowanymi tej akcji, ci, którzy dopuszczają się nadużyć, mają w Polsce bardzo wielkie wpływy i ten atak na premiera Morawieckiego w tej chwili to jest właśnie atak na człowieka, który im bardzo zaszkodził, ale zresztą bardzo pomógł Polakom, bardzo pomógł Polsce. No właśnie, w taki sposób prezes Prawa i Sprawiedliwości skomentował taśmy, które, przypomnijmy, że na początku w pierwszej publikacji były przede wszystkim dedykowane, ta publikacja, Mateuszowi Morawieckiemu. No ale na taśmach ten, kto jest uważny, pierwsze nagranie 3 godziny 28 minut, no to mógł naprawdę sporo ciekawych informacji nowych się dowiedzieć. Mogliśmy się dowiedzieć między innymi tego, że pan minister Mikołaj Budzenowski, który przez 2 lata był ministrem skarbu, oszukiwał, przynajmniej tak twierdzą rozmówcy, premiera Donalda Tuska. Za jego plecami przelał 400 milionów złotych na spółkę LOT, a spółka LOT to, co zrobiła w pierwszej kolejności, to wypłaciła premię zarządowi. Pan Mikołaj Budzenowski miał negocjować, zgodzić się na negocjacje z Rosjanami, które sami rozmówcy, na przykład szef jednej z głównych spółek energetycznych i jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska, nazwał działaniem wbrew interesowi Rzeczpospolitej. Dowiedzieliśmy się również czegoś na temat poprzednika pana Budzenowskiego, pana Grada, bo zdaniem rozmówców jest człowiekiem leniwym, nie lubi pracować, a do pracy przychodzi o godzinie 12. I jeszcze jedna najświeższa informacja. Wczoraj zostały wieczorem opublikowane nowe taśmy. To rozmowa ministra Sławomira Nowaka z jednym z PR-owców, który współpracował wówczas z Platformą Obywatelską. I tam pan minister Nowak zwierza się, że trzeba było zrobić taką szopkę i mówi, że jest zagrożenie w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dla ministrów w związku z uruchomieniem prac nad ustawą hazardową po to, żeby szef kancelarii premiera, pan Tomasz Arabski, mógł za darmo latać do Gdańska, bo był poszkodowany, nie był posłem, więc nie miał zwrotu kosztów. Pani poseł, to chyba pani powinna w pierwszej kolejności odnieść się do tych informacji, bo przyznam, że ciekawe, prawda? Ciekawe jest to, że w
punkt widzenia dotyczący taśm zmienia się właściwie od momentu zupełnie inaczej. Chociażby pani premier Szydło mówi w 2014 roku, w 2015 roku o taśmach, zupełnie dzisiaj mówi trochę inaczej. A to zupełnie czy trochę? Zupełnie inaczej. Ja mogę państwu nawet zacytować, jeśli pani redaktor sobie życzy, bo w 2015 roku pani premier Beata Szydło mówiła, nie możemy wmawiać sobie obywatelom, że nic nie chciało, stało się to wiadomości w Radiu Maryja. Natomiast dzisiaj po tym, kiedy okazało się, że na taśmach również jest nagrany obecny premier Mateusz Morawiecki. A nie, dzisiaj to się okazało 2 lata temu. Ale nie, w tym tygodniu zostało one rozpowszechnione. Panie redaktorze, pozwoli pani redaktorowi dokończyć zdanie. Czy będziemy sobie tak wchodzić w zdanie? Jeśli ta debata ma wyglądać w ten sposób, że pani narzuca pewną narrację. Nie nadaje mi głos, potem przerywa co drugie słowo. 2 lata temu. Ale wie pani, że w radiu, kiedy się gwiazdy wymówią jednocześnie, to nic tego nie słychać. Więc pani redaktor, ja pięknie pani wysłuchałam do końca. Zadałam pani pytanie. Pani pozwoli, że pani odpowiem, dobrze? Ale pani poseł... Bardzo słyszała pani to zachęcę do kontynuowania odpowiedzi. Godzina 7. No zachęcam pani, a ja poczekam, aż pani przystanie mi podobne zdanie. Bo to jest naprawdę, ale nie trudno, bo zapraszam już pani do studia, więc niech pani pozwoli mi dać się wypowiedzieć. Jeśli na taśmach słyszymy wypowiedź Mateusza Morawieckiego, który bardzo wyraźnie mówi, w jaki sposób ma podejście do Polski, co trzeba zrobić. Padają tam konkretne rozwiązania. Są konkretne propozycje, w jaki sposób zrobić polski kraj. To ja jestem przerażona, że dzisiaj, że te służby działają tak, jak działają. Tak naprawdę to te taśmy były przecież znane w 2015 roku. To znaczy, że to nie wzbudziło żadnej refleksji wśród osób Prawa i Sprawiedliwości. Jednak Mateusz Morawiecki został premierem. To po pierwsze. Po drugie, chciałabym zauważyć, że nieprawdą jest to, co pani redaktor powiedziała, że tych taśm trudno słuchać. Ja polecam dokładny zapis, który jest prezentowany chociażby w portalu onet.pl. Tam są dokładne odpowiedzi Mateusza Morawieckiego, w którym mówi, w jaki sposób trzeba zmusić ludzi do tego, żeby poskromić swoje ambicje, chociażby o to, ile zarabiają i jakie mają oczekiwania od państwa. Ja teraz przypomnę, gdzie jest wiarygodność Mateusza Morawieckiego, który został podsłuchany. Ja nie mówię, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Tylko dzisiaj powinniśmy w tym studiu rozmawiać o tym, czy to jest bezpieczne, że Mateusz Morawiecki, premier rządu, jest podsłuchiwany, ktoś jest w posiadaniu taśm, kelnerzy zeznają, że mają również inne nagrania. Czy to jest bezpieczne dla naszego kraju, czy nie? Jedną rzecz muszę sprostować. Powiedziałam, że to nie jest tak, że tych taśm nie można odsłuchać, bo sama nawet państwu poleciłam to, żeby je odsłuchać przy godziny 28 minut. Ja powiedziałam tylko, że one niestety w radiu... Wycięła pani z kontekstu pytania dotyczące Platformy Obywatelskiej osób, które poniosły konsekwencje, których nie ma w rządzie, a rozmawiajmy o Mateuszu Morawieckim. Rozmawiajmy o premierze tego kraju, który też został posłuchany. Bardzo wyraźnie wskazuje, jak ona prowadzi na rządowanie państwa. Pani redaktor chyba nie wie i nie wie, co się na tych taśmach znajduje. A nie, wiem bardzo dobrze. Pani poseł, pan user, czy się ta nerwowość jest do pewnego stopnia zrozumiała. Te taśmy były nagrywane wtedy, kiedy Platforma Obywatelska sprawowała rządy w Polsce. I mamy do czynienia z sytuacją, w której ofiarodawcy schamrzeni. Normalnie myślący nie zaprzeczy, że są to taśmy wstydu, taśmy hańby, na których jest Mateusz Morawiecki. Pani poseł, podstawową kwestią jest stosować zasady, które się wymaga od innych samego siebie. I wtedy to wszystko dobrze działa. Spróbujmy, czy się pani uda. Mamy do czynienia z sytuacją, w której Sajdak, bardzo dziękuję. Ministrowie, politycy Platformy Obywatelskiej przedstawiali, jak oceniają swoje rządy. Były to bardzo negatywne oceny, w bardzo wulgarnych słowach niekiedy sformułowane. Przedstawiali, jakie niekorzystne dla państwa działania były podejmowane, bądź
będą podejmowane przez członków rządu, przez polityków Platformy Obywatelskiej. I to jest fakt. Jednocześnie na tych taśmach są nagrane także inne osoby. Dobrze, ale pani pośle, bo pani poseł ma konkretne zarzuty. Mówi, jak to jest możliwe, że ktoś taki został premierem. Pani poseł do końca nie skonkretyzowała, jakie tam są najgorsze te wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, który wtedy był prezesem banku, prywatnego banku. Ale rozumiem, że to jest jednak zarzut do państwa. Czy pan się mógł odnieść do tego zarzutu? Widziałem na tych taśmach, poza skandalicznymi wypowiedziami przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, są również wypowiedzi innych osób, które nie mają takiego charakteru, które mają charakter neutralny, ewentualnie mają charakter pewnych rozmów toczonych między różnymi ludźmi, ale tam nie ma w tych wypowiedziach informacji o tym, że jakieś przestępstwo miałoby być popełnione, że te osoby zamierzały czynić coś złego dla państwa, bądź w jakiś zły sposób na przykład oceniają, nie wiem, prawo i sprawiedliwość. Mamy do czynienia po prostu z rozmowami. I rozróżniajmy sytuacje, w których politycy Platformy Obywatelskiej mówią o działaniach swoich własnych, niekorzystnych dla państwa polskiego, niekorzystnych dla Polaków, oceniają swoje rządy, oceniają swoje dokonania i są to oceny negatywne od przypadkowo nagranych wypowiedzi innych osób. Ja rozumiem tę nerwowość, to są taśmy wstydu i hańby Platformy Obywatelskiej. Dobrze, pan poseł Paweł Kobyliński, Nowoczesna. Jak pan patrzy na te taśmy? Proszę państwa, ma to, kiedy to się ukazało w 2015 roku, no one są takim jak rzeczywiście coś w rodzaju never ending story, tak? No bo cały czas coś może być po pierwsze i cały czas podtrzymuje to, że nagrywanie kogokolwiek w rozmowach prywatnych uważam za karygodne. Szkoda, że do końca nie wiemy, kto stał za tym nagrywaniem, bo nie chce mi się też do końca wierzyć, że to jest tylko i wyłącznie inicjatywa jednego przedsiębiorcy związanego z branżą węglową. Prawdopodobnie ktoś za tym jeszcze stał. To jest pierwsza sprawa. Drugą sprawą jest to, że akurat tutaj przychylę się do tego, co mówiła szanowna pani poseł, że jednak jeśli są jakieś taśmy, których nie ma na przykład w prokuraturze, a są zeznania, że coś jest i to obciąża premiera, to jest duże zagrożenie, nie tylko, że nawet chodzi o polityczne zagrożenie dla mojego jednego adwersarza politycznego, tak? Natomiast to jest zagrożenie, wydaje mi się, jednak dla państwa, bo coś na takich taśmach może być, co może wpływać na bezpieczeństwo Polski. To jest kolejna sprawa. Pan, rozumiem, odnosi się do wypowiedzi kelnerów, znaczy dokładnie do zeznań kelnerów złożonych podczas przesłuchania, że jest jakiś, może być tego pierwszego. Tak, jest jakiś możliwość tego, że będzie tam były jakieś transakcje na tak zwane słupy, ale nie ma dowodów, czy te są, czy nie. Natomiast trzeba pamiętać, że takie zeznania podczas śledztwa no też są pod odpowiedzialnością karną prawdopodobnie, jeśli to tutaj jedna uwaga, bo myślę, że ona jest, przepraszam, że ona jest istotna, bo też nie chcę, żeby tutaj słuchacze, bo to są dużo informacji, jest dużo taśm, dużo informacji, wiele lat ich publikacji w gruncie rzeczy. Kolejność była taka, panowie kelnerzy zeznają, zresztą ich zeznania są odbieżne, rozbieżne, bo jeden mówi o kupowaniu nieruchomości na kogoś, drugi mówi o kredytach na tak zwane słupy, tak, więc to są zeznania złożone pod odpowiedzialnością karną, ponieważ te osoby posiadały wówczas status oskarżonych. I, no tak, ale tutaj ja chciałam o czym innym powiedzieć. Przed sądem te zeznania zostały wycofane, tak? Więc to są zeznania na pierwszym etapie, przed sądem podczas procesu obaj panowie się z tych zeznań wycofali. Dobrze, jakby wracając jeszcze do tematu. Tutaj jeszcze pani redaktor poruszyła wątek pana Budzanowskiego, czyli byłego ministra skarbu. Chciałbym tylko przypomnieć, że ten minister został odwołany przez Donalda Tuska właśnie za to, że nie został poinformowany o przelaniu tych 400 milionów złotych na ratowanie wtedy lotu, bo ten lot był wtedy w fatalnej sytuacji finansowej. Co można się zgadzać z tą decyzją, czy nie, ale dzięki tej transzy jednak lot zyskał płynność finansową i prawdopodobnie przetrwał. W związku z tym ja bym tutaj nie był taki... Nie, pan Budzanowski został odwołany. Za te 400 milionów został odwołany. Za te 400 milionów, dokładnie to był powód. Za 400 milionów bez wiedzy Donalda Tuska, który może by się zgodził albo nie, a to była jednostronna decyzja, co prawda zgodna z prawem. Pewno, ale jeśli nasi słuchacze tak, mogą ale jeśli można jeszcze sprawdzać, natomiast wydaje mi się, że to było chyba jabał. No, wydaje mi się, że jednak nie, ale
Dobrze, ale, tutaj ale, nie będę się spierać. Może spróbujemy to ale jeśli, przepraszam, jeśli można, szanowni państwo, jeszcze dokończyć. Jakby tam jest jeszcze ileś elementów, które się pojawiają, choćby elementem jest to, że jest próba załatwienia pracy albo jakiegoś kontraktu dla syna jednego z prominentnych posłów, europosłów, bodajże pana Czarneckiego. I tam jest mowa o tym, że może daje mu 50 albo 70 tysięcy albo stówka na jakieś badania. A nie, nie, to nie dla niego, to dla pana Aleksandra Grada. To dla kogokolwiek. Nie, nie, ale, no to, ale dobrze, no, ale dobrze, to, niech będzie, że dla pana Aleksandra, okej. Okay, nie, nie, to nie mówi moja. Ale okej, okay, ale... Prośba jest od pana Kiliana i dalej są rzeczy, to są rzeczy, które musimy... premier Morawiecki, ja chętnie zacytuję. Musimy wyjaśniać, tak? I w związku z tym to... Kłopot z tymi nagraniami jest taki właśnie, że cały czas coś wychodzi, nic do końca nie wiemy i wydaje mi się, że bardzo duża część polityków, którzy jednak spotykają się na prywatnych rozmowach, ja jestem tam sobie rękę uciąć za to, że jakby ktokolwiek nagrał rozmowy w barze za kratą, no to byśmy mieli dopiero aferę, bo tam naprawdę ludzie są luźno, rozmawiają luźno i tutaj oczywiście większość ale nie, jest garnitur, nie pan, ja zdaję sobie sprawę, ale nie, że, dobrze, że rzeczy ma pan, się dzieją, ma pan rację. No, taka jest prawda. W tak dużej mierze ma pan rację, bo to jest rzeczywiście tak, że różne rzeczy mogą padać, mogą się pojawiać różne słowa, czasami to są pewne półsłówka, które później odsłuchiwane po jakimś czasie szczególnie mogą mieć zupełnie inny kontekst i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pojawia się jednak określenie, no mówi to szef jednej z ważniejszych, jednej z najważniejszych spółek energetycznych, mówi o ministrze skarbu. On został rzeczywiście zdymisjonowany, ale po moim zdaniem po sprawie Jamału, ta sprawa Jamału się pojawia. Ja mam inne zdanie. Mówimy o tym, że nie, akurat jeżeli chodzi o lot, tam jest taka informacja, pan Kilian mówi, że panu Tuskowi przeszło. Natomiast, no ja odsłuchałam bardzo... Rozmawiamy o słowach Mateusza Morawieckiego, ale, o ministrze ryżu. Ale, rozmawiamy ale, o tych nieruchomościach. Ale o jakich nieruchomościach? O nieruchomościach. Ale jakich nieruchomościach? Ale, pani poseł, co chce pani powiedzieć o nieruchomościach? Jaki pani ma tam konkret? Ja mam konkret taki, że na temat pana Budzanowskiego... Państwo mają takie zdanie, no tak, dlatego, że to był konstytucyjny minister i mówi się, że on działał wbrew interesom państwa. Nawet państwo stwierdzacie, że został zdymisjonowany właśnie za nieprawidłowości swojej kadencji. Pani ma go w rządzie, pan Mateusza Morawieckiego, który jest pani rada. To nawet Donald Tusk jest już pasę. Czy ostatnie zdanie jeszcze tylko mogę? Ale to takie bardzo krótkie. Więc naprawdę prawdopodobnie z tych nowych taśm wiele się nie dowiemy, a będzie jeszcze więcej fermentu. Szkoda, że to... niweluje jakby sens na obecnej kampanii wyborczej. Powinniśmy rozmawiać o konkretach i o przyszłości, a nie o tym, co było. No to właśnie rozmawiając o przyszłości, ja się zastanawiam jeszcze, jakie taśmy wyjdą i jakie będziemy wyciągać wnioski i konsekwencje, tak, od osób, które rzeczywiście tutaj czy proponowały... No nie wiem, jak to jest odbierane, ale jednak takie załatwienie pracy to dla mnie jest wątpliwe etycznie. Ale to prawda. Ja rozumiem, że pani nawiązuje do sprawy byłego ministra skarbu Aleksandra Grada. Jest prośba do dzisiejszego premiera wówczas. No tak, ale jeżeli chodzi o syna, sprawa syna jest inna, bo panowie nie chcą syna. Pani redaktor, trochę obiektywizmu. Ale jak pani mi da dokończyć, posługując się pani już tutaj wielokrotnie replikowanym zwrotem, to pani nie zrozumie, więc proszę o chwilę spokoju. Jeżeli chodzi o pana premiera, sprawa wygląda tak. Jest tam szef prywatnej instytucji. Są akcjonariusze, którzy go rozliczają. Kogo on se zatrudnia, za ile on se zatrudnia, tego później ktoś rozlicza. Nie podatnicy za to płacą. Tak, to idzie z kieszeni tych, którzy mu później dają absolutorium albo nie. Rozliczają to czy nie. Tylko, że jednak... I to jest ich problem. A tak, rozmowa tak, się rozumiem, toczy na ten temat, że syn tego polityka nie chce tam pracować. No dobrze. Nie, nawet jest gorzej, oni jest nie chcą tak go zatrudnić. Trochę inaczej, ale jednak w tym momencie Mateusz Morawiecki jest premierem, tak? Jeżeli on już taką postawą etyczną się wówczas wykazywał, to mogą być wątpliwości, czy teraz, kiedy jest premierem polskiego rządu, nie dochodzi do tego typu sytuacji. To jest wątpliwość, która się pojawia. Natomiast dla mnie to też w związku nawet z tymi przytoczonymi przez panią redaktor kwestiami jest pytanie, co dalej będzie wynikało z tych taśm i czy one się będą pojawiać nadal, bo ja mam wrażenie, że one są w rękach teraz państwa polskiego, a jednak cały czas są wycieki,
dokładnie nie wiemy, skąd te wycieki tak naprawdę... No, ale zaraz, skąd to wychodzi, tak? Bo jednak to się pojawia w jakichś mediach, raz się pojawia w telewizji publicznej i są wątpliwości, jak zwracam Państwa uwagę, że dziennikarze twierdzą, że dostali dostęp do akt sądowych, procesu i z tych akt pobrali sobie te informacje, bo sąd się na to zgodził, więc o jakich służbach my tu mówimy, przepraszam bardzo, czego dotyczy pytanie, no bo jeżeli Pani to dostaje... Jest nagrany premier polskiego rządu. To znaczy, że są informacje, że tych nagrań i zeznań może być więcej. To znaczy, że premier polskiego rządu może być tylko że może być dzisiaj szantażowany po prostu na najwyższego nie wynikało. Nie boicie się o to? Ja się boję o to, że będziemy jeszcze przez 2-3 lata słuchać o kolejnych taśmach, ale z tego niech pani naprawdę już się uspokoi, bo to już staje się nudne. Nie słyszałam, co pani mówi. Staje się nudne. Pani poseł, to kim pani jest, przepraszam bardzo? Pani poseł, mnie już udzielono głosu, jeśli mogę prosić. Właśnie, proszę kontynuować. Proszę państwa, dwie kwestie są tutaj istotne. Pierwsza sprawa to status tych osób, które były podsłuchane. Pan Mateusz Morawiecki w tamtym czasie był osobą prywatną, był szefem prywatnego banku, natomiast politycy Platformy Obywatelskiej, którzy występują na tych taśmach, w tamtym okresie byli ministrami, szefami państwowych spółek z kapitałem państwowym, krótko mówiąc funkcjonariuszami publicznymi. To bardzo wyraźny sposób zmienia sytuację tych osób, bo funkcjonariusz publiczny powinien być tym funkcjonariuszem 24 godziny na dobę, tak jak my jesteśmy posłami cały czas. To nie jest tak, że wychodzimy ze studia i zmienia się nasza pozycja. Druga kwestia to warstwa merytoryczna wypowiedzi tychże polityków. No, przypomnę, że słyszeliśmy o takich bulwersujących kwestiach, jak załatwianie prywatyzacji strategii spółki Skarbu Państwa Ciech w restauracji. No to już są stare taśmy. Stare, no ale... Inaczej, ale to z tego samego okresu, tylko z tego samego okresu. Przypomnę, że jeden z wiceministrów starał się wymóc, by nie przeprowadzano kontroli skarbowej u jego małżonki. Dzisiaj dowiadujemy się, że kolejny minister, no, chcąc załatwić sobie darmowe przeloty do Gdańska, no, uzyskał ochronę BOR-u, więc no, traktowali ci politycy to państwo jako takie własny folwark i to jest naganne. To pokazuje stan klasy politycznej w tamtym okresie i na tym powinniśmy dobrze, ale panie pośle, bo to jest też no, zarzut, na który też pan jako członek szerokiej koalicji Zjednoczonej Prawicy też się powinien odnieść, bo tutaj i pani poseł pytają o to, no, jak długo te taśmy będą wyciekać, czy państwo polskie działa w sposób właściwy, znaczy tutaj głównie pytanie o służby. Jest co prawda ta informacja, że te taśmy, ta taśma pochodziła po prostu ze śledztwa. Sąd się zgodził, można było ją skopiować, tak twierdzą dziennikarze portalu Onet, no ale czy pan uważa, że jest rzeczywiście tak, że gdzieś te taśmy, przepraszam, jeszcze są i one będą no tak podawane opinii publicznej co jakiś czas? Ja mam nadzieję, że to skończony zbiór, że to są materiały, tak jak pani powiedziała, ze śledztwa, no tak, to twierdzą dziennikarze, materiały dowodowe w postępowaniu sądowym, ale to by sugerowało, że to jest skończony zbiór i że więcej z tymi taśmami nie będziemy już mieli do czynienia. No to, co się ukazało, dowodzi, że to jest zdecydowanie afera Platformy Obywatelskiej, a nie materiały. Taśmy, ale są właśnie głosy, że jeszcze jakieś taśmy są. To pani poseł Zielińska z Kukiz, to pani poseł Augustynowska z Platformy, a teraz pani Anna Maria Żukowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, podsumowuje sprawę taśm. No, myślę, że to jest warte wszystkie te głosy podsumowania, bo jednak mamy problem, ponieważ... Rzeczywiście jest tak, że nie wiadomo, czy wszystkie taśmy już są tam, gdzie powinny w tej chwili być, czyli w prokuraturze, w sądzie.
Są informacje, że jednak nie wszystkie, że część taśm gdzieś tam sobie leży w Wiśle, albo może ktoś się z tej Wisły wyłowił i to jest bardzo poważny problem. Wiemy, że były wyłowione, tylko że już się nie dało nic z tych wyłowionych. No, a co będzie, jeżeli się nagle gdzieś komuś uda to odzyskać? No, nie zastanawia państwa jednak to, że takie sprawy wypływają przed wyborami, przed poprzednimi wyborami, wyborami do parlamentu, do Sejmu i Senatu, a teraz mamy kolejne wybory samorządowe. Były 3 lata między tymi wyborami i nagle akurat te taśmy wypłynęły tuż przed wyborami samorządowymi tym razem. Jest to zastanawiające, jest to niepokojące i naprawdę również mam bardzo głębokie przekonanie, że polskie służby specjalne, sobie z tym mimo wszystko nie poradziły wówczas i nadal nie radzą. Niestety minister Macierewicz jak rozwalił polskie służby specjalne, tak one się do dzisiaj nie pozbierały. A proszę mi powiedzieć, minister Macierewicz nie zajmował się tymi służbami, które zajmowały się taśmami. To pani wie, wojskowe służby taśmami się nie zajmowały. No dobrze, zadenuncjował tyle agentów, że niestety potem się posypało i profesjonalistów wcale nie jest tak łatwo wychować od tak w kilka lat albo w rok. Więc jest problem, bo nie wiemy, czy do tych taśm nie mają dostępu służby obcych państw, które starają się w jakiś sposób wpływać na wybory, bo tak jak mówię, to nie jest przypadek, 3 lata były, żadne taśmy nie wypływały w tym międzyczasie, nagle teraz mamy wybory i bach. Pytanie, co będzie przed kolejnymi wyborami, dlatego, a jeszcze jedną rzecz chciałam, bo to jest jeden wątek, który chciałam podsumować, a drugi, no to nie jest tak, że minister, że pan premier Morawiecki jest tutaj zupełnie czysty jak łza i biały jak lelia, ponieważ no, był reprezentantem bardzo potężnej firmy, dużego banku i to nie jest tak, że jeżeli tutaj podatnik nic nie tracił, bo bank był prywatny, to nie mamy problemu. Mamy problem, dlatego że takie działania są rozpoznawane w kodeksach jako działanie na niekorzyść spółki, bo jeżeli ktoś coś chce kogoś zatrudnić, no tak naprawdę na lewo, bo po znajomości ta osoba nie miałaby nic do roboty, to jest to działanie na niekorzyść spółki, ponieważ jest to wyprowadzanie z tejże spółki pieniędzy. I niestety minister obecny, pan premier Morawiecki, no, nie przedstawił się jako osoba, która jest taka bardzo prosocjalna. Raczej jawi nam się jako taki typowy neoliberał, także musiał przejść głęboką przemianę programową i ideologiczną, że teraz reprezentuje taki wątek socjalny. Także no, mogę docenić, że zmądrzał. Pan Kalski, jedno zdanie. Dosłownie i przechodzimy do następnego tematu. Padały stwierdzenia, kto podejmuje w tej chwili decyzję. Ja zwrócę uwagę na jedno. Akta tej sprawy znajdują się w tej chwili w Sądzie Najwyższym. Wiele redakcji do tej pory prosiło Sąd Najwyższy, składało analogiczne wnioski jak Onet i spotykało się z odmowami. W tej chwili wyrażono zgodę, w trakcie toczącej się kampanii wyborczej Sąd Najwyższy wyraził zgodę na otworzenie tych akt, łącznie z dostępem do zeznań kelnerów, które zostały potem wycofane w trakcie już postępowania. No, ale to jest cały materiał dowodowy. Tak, sąd był konsekwentny, trudno, żeby tam wybierać poszczególne tomy. Natomiast mówię o tych wątkach, które jakby są nowe w tej chwili, prawda? I jeśli pytamy, kto podjął tę decyzję, podjął Sąd Najwyższy, udostępniając te materiały Onetowi, wcześniej odmawiając wielu innym redakcjom, w tym także redakcji Gazety Wyborczej na przykład. Do tej pory stwierdzał, że dla dobra toczącego się postępowania akta te powinny być niejawne do momentu zakończenia się tego postępowania. Natomiast w tej chwili podjął inną decyzję. Jeszcze, żeby wszystko było jasne, to ja powiem, że te akta sądowe mają część jawną i niejawną. Jawna została dziennikarzom Onetu udostępniona, niejawna nie została, więc tutaj, żeby nie było jakiejś wątpliwości, że wszystko zostało udostępnione. Dobrze, zmieniamy temat i mam wrażenie, że hit tego weekendu, i to już ma związek z kampanią wyborczą bezpośrednio i to samorządową, Legionowo stało się takim hitem. Najpierw może wystąpienie rzecznika Platformy Obywatelskiej na konwencji pewnego komitetu takiego obywatelskiego w Legionowie, właśnie wystawiającego i swojego kandydata na prezydenta, zresztą dziś urzędującego prezydenta, ale i na radnych. Bardzo proszę, pan Jan Grabiec.
Spotykam wielu samorządowców i polityków, jak wiecie, jeżdżę trochę po Polsce i rzeczywiście wszędzie, gdzie brzmi nazwa Legionowo, ludzie mówią, że to jest niezwykłe miasto, niezwykle zarządzane, że chcieliby mieć takiego prezydenta czy burmistrza u siebie. Zazdroszczą nam Romka Smogorzewskiego. No, Romka zazdroszczą, to teraz zobaczymy, czego zazdroszczą. Tutaj mamy dwie najbardziej chyba aktywne, powiedziałbym wręcz, że napalone, no i pani od seksu. Nie, na mnie, no, przepraszam, ale tak mi się pani kojarzy, naprawdę. To nie jest tak źle, macie trochę za mało szkół, ale coś tam jeszcze dorobimy. Coś tam jeszcze dorobimy, bo za mało szkół, no ale się dobrze kojarzą panie. Pani Anna Maria Żukowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jest to po prostu seksistowski rzyk, to co słyszeliśmy. I ja już chciałam przestać tego słuchać, bo no, nie ma co tego, nie ma co upowszechniać takich sformułowań w stosunku do kobiet, ale nie tylko, bo tam również w stosunku do swoich kolegów pan Smogorzewski okazał się no, mocno niekulturalny. Ja mam, mówiąc szczerze, wątpliwości, czy on był, że tak powiem, trzeźwy w ogóle. Bo to mi się w głowie nie mieści, że można w taki sposób publicznie obrażać kobiety przez kilka godzin i nikt nie reaguje. Tam są jakieś nerwowe śmiechy, ale nikt temu człowiekowi, łącznie z obecnym tam rzecznikiem prasowym Platformy Obywatelskiej, panem Janem Grabcem, nie wstał, nie zaprotestował, nie powiedział, że czegoś takiego nie można robić, że to jest niedopuszczalne. Mam nadzieję, że co do tego nie mamy tutaj wszyscy zgromadzeni. Pani, ale przepraszam, nie tylko w studiu. Ale mi się wydaje, że to jest skandal. Czy wszyscy zgromadzeni w studiu nie mają wątpliwości, czy się za chwilę okaże. Natomiast wczoraj portal w Polityce rozmawiał na ten temat z szefem mazowieckich struktur Platformy Obywatelskiej, panem posłem Halickim, i pytał się o taką sytuację, w której o sytuację powyborczą. Czyli jeżeli pan Romek, już tak powiedzmy, pan Romek zostanie znowu prezydentem Legionowa i wprowadzi swoich radnych, będzie miał swój klub, to czy Platforma Obywatelska będzie z nim współpracować, czy nie? I pan Halicki powiedział, że on teraz nie potrafi, nie może udzielić takiej odpowiedzi. No to jest pytanie do Platformy Obywatelskiej, czy w imię obrony jakichś ideałów, standardów i honoru kobiet odetnie się jednoznacznie od pana Smogorzewskiego. Mamy jeszcze innego pana Romka, co prawda inaczej się nazywa, ale pan, drugi pan Romek jest kandydatem na wiceprezydenta Gdańska, jeżeli pan Wałęsa Jarosław zostanie prezydentem. On prowadził taki portal Zwyrole. I tam tego typu właśnie żarty, jak pan Romek serwował na konwencji, to tam na tych zwyrolach były też podawane i jeszcze dodatkowo były żarty na temat Arabów. Tak jakoś sobie pan upodobał. Pan jest koalicjantem, rozumiem, że sytuacja trudna, jak koalicja docenia? Znaczy koalicja docenia to tak, że słabo to wygląda. No, co ja mam ale powiedzieć? To słabo ten Romek czy Zwyrole? Ja myślę, że i słabo i Romek i Zwyrole. Ale Zwyrole są. Znaczy no Zwyrole no, cały czas. Wie pani, to jest tak, że każdy z jakby z ugrupowań jakby daje przekaz do swojego elektoratu, do elektoratu niezdecydowanego i oczywiście do elektoratu przeciwników. No więc to jest, ale proszę mi też dokończyć, więc można powiedzieć, że jeśli jest taki portal Zwyrole, no to w przypadku naszego, to jest tak zwany strzał w stopę i no to już jakby nasz elektorat oceni, czy jednak ten pan ma szansę, czy nie. I to jest, wydaje mi się, tak na gorąco, bo akurat nie wiedziałem, że jest taki portal Zwyrole, powiem zupełnie szczerze, jest dla mnie to nowość. Więc trzy jakby, tygodnie temu ta informacja się pojawiła. No to, no, ale jakby ale to ceni ja myślę, panu, że pan nie wie, to widać, że pan na niego nie wchodzi. Rzeczywiście nie miałem jakoś takiej specjalnej uwaga. Peny. Dziękuję pani rzecznik. Bardzo dziękuję, rzeczywiście. Pan poseł, nie natomiast targetem. No ja chyba nie byłem tylko targetem, no więc to jest jakby coś, co rzeczywiście nam nie pomaga na pewno tutaj wygrać. Pan Romek z Legionowa to akurat nie jest kandydat Koalicji Obywatelskiej, tylko rzeczywiście to jest to kandydat popierany tutaj przez naszych koalicjantów Platformę Obywatelską. Jakby ja, dla mnie rzeczywiście też no takie... No takie żarty, no to jest słabe. To wygląda rzeczywiście, jakby to było nagrane znowu u sobie i przyjaciela, a nie na konwencji
jakiejś takiej poważnej, tak, czy jakiejś tak rubasznej rozmowie w knajpie po czterech głębszych na przykład, nie? I co sobie już wtedy mężczyźni, niektórzy potrafią tak żartować lepiej czy gorzej. Ale jakby wracając do tematu, no... Ale powiem szczerze, no każda partia ma problem z takimi swoimi różnymi pitbullami czy osobami, które nie umieją się zachować. No weźmy posła Tarczyńskiego, który wjeżdża na sali sejmowej, też niewybredne komentarze w stosunku do naszych posłanek potrafił wyartykułować na sali sejmowej i do nas były naprawdę okropne. No niestety to wszystko, zacytować? Ja bym wolał jednak nie cytować, jeśli można. Można na pewno to znaleźć w stenogramach sejmowych i można zapytać tutaj, myślę, że pani poseł, jeśli się zdecyduje, może będzie coś lepiej pamiętać. Natomiast powiem szczerze, no to niestety takie działania, one się kładą cienie na całą klasę polityczną. Właśnie dlatego, że od lewa do prawa potrafi ktoś zrobić jakąś taką głupotę. No i później ci politycy są tak strasznie źle oceniani jednak. Nie, bo mało kto patrzy na to, na przykład ciężką pracę codzienną. Rzeczywiście, że większość posłów jednak stara się, większość tych samorządowców stara się coś zrobić, tutaj chodnik poprawić, to jakąś ustawę napisać, to złożyć poprawkę i tak dalej, tylko przebijają się niestety właśnie, czy to z wyrole, czy jakieś inne takie rzeczy, a my za to wszyscy cierpimy. Powinno być tak, że po prostu w takiej sytuacji taki delikwent, czy to od wyroli, czy od, no powiedzmy, już nie chcę mówić, że od Legionowa, no ale pan Legionowa to jest zresztą urzędujący prezydent, to zdaje się od 2002 roku, więc rządzi bardzo zrezygnować po tej wypowiedzi. Nie, ja po prostu uważam, że tacy ludzie no powinni być zmuszani do tego, żeby po prostu odchodzić, tak? To znaczy tak, tylko że mamy też właśnie, powinniśmy mieć coś takiego jak rządy prawa i no, jest coś takiego, że jeśli on zrobi coś nieetycznego, to jego oceniają wyborcy, tak? I albo dadzą mu szansę i powiedzą, no jest generalnie dobrym prezydentem, a tu jest słabo się zachował, ale dajmy mu szansę, niech się poprawi, ale jeśli popełni przestępstwo karne, to oczywiście. Ale to jest już kwestia odpowiedzialności politycznej. Dlatego ja nie mówię o zmuszaniu jakimś paragrafem, no ale jednak wywieraniu presji politycznej. Pani poseł Joanna Augustynowska, Platforma Obywatelska, jak pani widzi tę sytuację? Znaczy, może pani pamięta wystąpienia pana posła Tarczyńskiego? Najpierw po kolei. Stenogramy. Pierwsza kwestia, obecny prezydent Legionowa i jednocześnie kandydat. Absolutnie nie mam zielonego pojęcia, skąd w głowie tego pana takie określenia. Jest mi za nie wstyd, czuję się zażenowana jako kobieta i bardzo cieszę się też jednoznacznie z tego, że natychmiast po tych wypowiedziach pan kandydat zrezygnował z członkostwa w Platformie Obywatelskiej, nie jest też kandydatem, jednoznacznie został odcięty od Platformy Obywatelskiej i takiej reakcji oczekiwałam od mojego ugrupowania, ponieważ no, te słowa nigdy nie powinny paść z jego słów. Kropka. Jeśli chodzi o wspomnianą przez panią z Wyroli czy inne rzeczy, takich rzeczy można znaleźć pewnie mnóstwo w różnych, jeśli chodzi o różnych polityków. Natomiast trudno mi się do tego stosunkowywać, bo nie znam tego portalu, nie znam osobiście też człowieka, o którym pani mówi, w związku z powyższym no jakby trudno mi to oceniać. Natomiast warto, żeby słuchacze porównali i ocenili zachowania ugrupowań, bo też pewna polaryzacja w Polsce jest i pewne rzeczy są w różny sposób przedstawiane. W przypadku kandydata na prezydenta Legionowa natychmiast reakcja Platformy Obywatelskiej, natychmiast wypowiedź Grzegorza Schetyny i odcięcie się Platformy Obywatelskiej. Nie chcemy mieć takiego człowieka w swoich szeregach. To po pierwsze. Natomiast ku przypomnieniu przypomnę pana Stanisława Piętę i panią Izabelę Pęk i to, że dalej pan Stanisław Pięta jest posłem, dalej jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a nawet ma dostęp do informacji niejawnych, które są bardzo, bardzo ważne dla bezpieczeństwa Polski. W związku z powyższym tutaj mierzmy reakcję. Natomiast jeszcze raz powtórzę, te słowa nigdy nie powinny paść. Nie wiem, co się stało temu człowiekowi, nie znam go osobiście, więc nie umiem w żaden sposób tego ocenić. Jest mi za to wstyd jako członkowi Platformy Obywatelskiej, ale cieszę się bardzo zdecydowanej, jednoznacznej reakcji mojego ugrupowania. Dobrze, a to jeszcze dopytam o pana Grabca, dlatego że jest apel posłanek Prawa i Sprawiedliwości, tutaj też wyartykułowany przez panią rzecznik Mazurek, Beatę Mazurek, wezwanie takie do tego, żeby Jan Grabiec przestał być rzecznikiem Platformy Obywatelskiej. Jak pani ocenia jego postawę, już nawet abstrahując od tego apelu?
Pani by tam spokojnie siedziała na tej konwencji, czy nie? Znaczy na pewno, myślę, trudno mi powiedzieć, ponieważ tak jak mówię, nie widziałam całej konwencji, nie widziałam tego kontekstu, też nie chcę jakby jednoznacznie się wypowiadać, bo nie jest na prezydenta... Pani usprawiedliwia, no nie, ale nie jest ważny kontekst, te słowa padły, niezależnie tak. Od kontekstu one są skandaliczne. Ale zgadzam się pani rzecznik, te słowa w ogóle nie powinny paść, więc ja nie chcę nikogo usprawiedliwiać, tylko tak jak mówię, mnie fizycznie nie było na tej konwencji i nie słyszałam całej konwencji. Dlatego trudno mi powiedzieć, jak ja bym się zachowała. Czy wstałabym i po prostu wyszła? No, raczej jak ja bym się zachowała jako rzecznik partii reprezentujący ją. Pani, ja na konwencji, partii, ja nie jestem rzecznikiem partii i nie mogę się jakiegoś prezydenta, który ja rozumiem, powiem, tylko pani rzecznik. Pani mnie pyta, jak ja bym się zachowała. Ja jako posłanka Platformy Obywatelskiej byłabym oburzona, tak jak jestem oburzona do tej pory tymi słowami. Natomiast nie było mnie tam na konwencji, więc trudno mi wymyślać, jak bym się zachowała. Co do zachowania rzecznika Jana Grabca, proszę jego pytać o to, czy jego to uraża, czy jego to oburzyło, dlaczego się zachował tak, nie inaczej. Też nie chcę się usprawiedliwiać i tłumaczyć za niego. Natomiast jeśli chodzi o wypowiedź pani Beaty Mazurek, to przyznam szczerze, że rzecznika Platformy Obywatelskiej nie będzie wybierać pani Beata Mazurek, tylko przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. To po pierwsze. I chciałabym, żeby w tej sytuacji pani Beata Mazurek zaapelowała również do Stanisława Pięty, żeby przynajmniej przeprosił Izabelę Pęk, która czuje się oficjalnie dotknięta jego zachowaniem, jego propozycjami. Pisze to publicznie również pod postami chociażby Joachima Brudzińskiego, więc najpierw w swoim ogródku posprzątajcie, natomiast absolutnie takie zachowanie powinno być eliminowane z polityki. Jakby będąc krytycznie nastawioną do obu typów zachowań, to jednak zwracam uwagę, że jest różnica. To znaczy były relacje prywatne pana posła z panią, o której pani mówi. Rozumiem, że się państwo pokłócili i teraz publicznie jakby piorą swoje brudy, natomiast byli w jakiejś relacji prywatnej. No, my nie znamy relacji pana Pięty, on się na ten temat nie wypowiada, ale to jest ich prywatna sprawa, przynajmniej ja to tak widzę. Natomiast tutaj ten pan nie przedstawiał swoich, nie wiem, narzeczonych czy kogokolwiek, z którym byłby związany, tylko przedstawiał osoby publiczne. To była impreza, przepraszam bardzo, publiczna. On publicznie odnosił się w ten sposób do kobiet. Tych wypowiedzi tam zresztą było więcej, my już państwu żeśmy tego nie cytowali, ale również nie zacytowaliśmy, ale być może warto to w tej chwili powiedzieć, że występując jakby na tej konwencji, po tym przemówieniu pana Romka, pan Jan Grabiec powiedział o tym, że pan Romek znany jest ze swojego humoru i zgryźliwości. Nie wiem, co tam było humorem, a co było zgryźliwością, już w to nie wnikam, ale jednak miał szansę, żeby powiedzieć hola hola, ale tutaj stało się coś nie tak, tak? Nawet jeżeli nie chciał wstawać z miejsca i krzyczeć w czasie konwencji, że mu się to nie podoba. Pani poseł Elżbieta Zielińska, Kukiz 15. I chciałam zwrócić uwagę, że ta reakcja właśnie nie była natychmiast, ta konwencja nie była zniknięta. A to prawda, to jest jakby reakcja publiczna, natomiast pan rzecznik występował na tej konwencji, szatę nawet wręczył. Ja się zastanawiałam na samym początku, czy to było na trzeźwo, bo sam sposób mówienia budził wątpliwości. Bardzo, ale co nas to obchodzi, czy to było na trzeźwo? To jest sytuacja. Tak, tylko co chciałam powiedzieć, ale to dotarłam właśnie chociażby do screenów z mediów społecznościowych, gdzie te panie, które były w ten sposób właśnie przedstawiane, mówiły, że to nie pierwszy raz, gdzie coś takiego publicznie się wydarzyło, więc wydaje mi się, że po prostu było wiadomo, tak, jak ten mężczyzna się zachowuje w stosunku do kobiet i do swoich współpracowników. I moim zdaniem była też szansa na inną reakcję rzecznika, a nie na dawanie mu na koniec szabli i prowadź nas wodzu, bo tak to było. I gdyby rzeczywiście, bo to jest prawda, tutaj się zgodzę z panem posłem, w każdym ugrupowaniu są takie typki i... problemem jest to, żeby natychmiast właśnie takie osoby odcinać, żeby jednak to były osoby objęte ostracyzmem, żeby później właśnie nie funkcjonowały na tej scenie politycznej, samorządowej przez tyle lat i pozwalały sobie na tak dużo. Więc właśnie ta reakcja jest bardzo ważna i moim zdaniem można było jednak inaczej zareagować. Nawet nie krzycząc z publiczności, ale później wstać jednak wziąć w obronę te panie, no bo
to jest upokarzające, tak, co zrobił pan prezydent Legionowa w stosunku do swoich współpracownic. Myślę, że tam one się musiały mocno czuć zażenowane czymś takim. Tak, takim przedstawieniem. Tak, osoby, które przez wiele lat pracują, działają społecznie, co jest ciężkim kawałkiem chleba, to trzeba sobie powiedzieć w samorządzie. W ten sposób być podsumowanym to nie jest... Pan poseł Karol Karski na ten sam temat. Cóż więcej można dodać? No, skandaliczna wypowiedź, żenująca. Padło stwierdzenie, że to jakieś szczególne poczucie humoru. No, to wyjątkowo żenujące poczucie humoru. No, taki element subkultury Platformy Obywatelskiej. I mamy pan tutaj... trochę zapędził. No, macie państwo również taki element u siebie. I to jest rzeczywiście... No dosyć duży problem. Takie osoby powinny być eliminowane natychmiast z polityki. Pan Tarczyński, pani poseł Pawłowicz ze swoim strategicznym powiedziałem. No wie pan, no trochę też obiektywizmu w tym wszystkim. To pani poseł Joanna Augustynowska z Platformy Obywatelskiej. No dobrze, ale poseł Tarczyński, proszę, dobrze, ale poseł Tarczyński padł taki zarzut z ust pani poseł, z ust pana posła. Nikt do tej pory nie potrafi wskazać takich wypowiedzi pana posła. Padało nazwisko pana posła Pięty. Poseł Pięta i tutaj pani redaktor podsumowała jakby jak wygląda ten